wartości, obecnie jest także generalny sekretarz niemieckiego związku opieki nad chorobami wojennymi, pan Ruch, którego także proszę o zabranie głosu. Obec heutigen Gedenkfeier ist auch der Generalsekretär des Großbundes Deutsche Kriegsfürsorge da und Herr Ruch. Und Herr Ruch, ich bitte Sie jetzt um das Wort. Szanowny Panie Burmistrzu Matusiewicz, Szanowni Państwo, meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler des Twinjew-Herbert-Lyceums in Ciebiatow und der Johanna-Eck-Schule in Berlin. Oprócz Pana Burmistrza i wszystkich zebranych Państwa, których Pan Ruch powitał również w języku polskim, pozwolę sobie powitać jeszcze uczniów liceum imienia Zbigniewa Herberta w Ciebiatowie oraz uczniów Szkoły imienia Joanny Eck-Stalina. Die Katastrophe, die sich heute vor 70 Jahren am Kapper See, heute Westkorb, Schönbosnien, ereignete, berührt uns so eindringlich, weil sie in der überwiegenden Mehrheit das Leben unschuldiger Kinder forderte. Der Tod ereilte sie nur wenige Minuten, nachdem sie endlich Platz in einem Flugzeug gefunden hatten, das sie von der nahen Front retten sollte. Unser Mitgefühl gilt auch den Erwachsenenbegleitern und der Besatzung des Flugzeuges, die ebenfalls ums Leben kam. Die Dornier 24 war kein Flieger, der Tod und Verwüstung über die Menschen bringen sollte, sondern ganz im Gegenteil. Sie war so gebaut, dass die Menschen aus der Not befreien konnte. Und am 8. März 1945 kostete aber dieser Rettungsversuch die Mannschaft und den Passagieren das Leben. Katastrofa, która wydarzyła się przed 70 laty w wodach Kampersee, obecnie noszącego nazwę Jezioro Kresko-Przymorskie, dotyka nas tak mocno, ponieważ w znaczącej większości ciągnęła ze sobą życie niewinnych dzieci. Śmierć doziękła je zaledwie kilka minut po tym, jak siedli na pokład samolotu, który miał uratować je przed zbliżającym się prądem. Pamiętamy również o dorosłych. Pamiętamy o opiekunach i o załodze samolotu, którzy także zginęli w katastrofie. Wodnopłatowiec Dornier 24 to nie była maszyna, która wniosła śmierć i spustoszenie wśród ludzi, a wręcz przeciwnie. Była tak zbudowana, aby dać się wybawienie z opresji. 5 marca 1945 roku podjęta próba ratunku kosztowała życie załogę oraz pasażerów. Die Kinder und Jugendlichen waren vor den Bombenangriffen auf ihre Heimat in Sicherheit gebracht worden. Aber der Krieg, an dem sie keinerlei Schuld trugen, holte sie hier an der Ostseeküste ein. 1940, als die Luftangriffe auf die deutschen Städte immer heftiger wurden, hatte das NS-Regime die Aktion Erweiterte Kinderlandverschiebung begonnen, bis 1945 rund 2,5 Millionen Jungen und Mädchen in ländliche Gebiete evakuiert, auch an die Ostsee. Oft waren die Kinder über Monate oder sogar über Jahre weit weg von zu Hause und von ihren Eltern und von diesen getrennt. Sie lebten in Schullandheimen, Zeltlagern, Pensionen und Jugendherbergen. Viele hatten Heimweh. Und Witwe sprachen auch von Kinderlandverschleppung. Dzieci i młodzież trafili tutaj w związku z nalotami bombowymi na ich ojczyste miasta. Ale wojna, do której w żaden sposób się nie przyczynili, która w żaden sposób nie była ich winą, dosięgła je również tu, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W 1940 roku, kiedy naloty bombowe na miasta niemieckie stawały się coraz bardziej intensywne, naziści podjęli akcję Kinderlandverschiebung, czyli ewakuację dzieci z Niemiec. I tak do 1945 roku dokładnie 2,5 miliona chłopców i dziewczynek ewakuowano na tereny miejskie, również tutaj nad Morzem Bałtyckim. Miesiące, a czasami i lata, dzieci były odseparowane od swoich domów, od rodziców. Mieszkały wówczas w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w namiotach, pensjonatach czy schroniskach.
Wiele z nich tęskniło za domem. Krytycy akcji często nazywali ją Kinderland ze szlepą, czyli wybuską dzieci. Wenn wir heute der Kinder vom Campus sehen, denken, dann sind wir auch aufgefordert, uns mit diesem besonderen Kapitel unserer Geschichte zu befassen. Ich bin sicher, dass es auch ein Thema war, über das die Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Herbert-Lyzeums in Tschepjatow und der Johanna-Heck-Schule in Berlin nachgedacht haben. Im Januar hat der Volksbund ein Treffen beider Schülergruppen in Berlin organisiert. Anfang März trafen sich erneut diese Jugendlichen in unserer Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Goll auf der Insel Usedom. Ihr Thema ist und war die gemeinsame Erinnerung an die Tragödie am Camper See vor 70 Jahren. Und was sie dazu sagen haben, können wir anschließend hier in der Schule erfahren. Kiedy dziś czcimy pamięć dzieci z Campersey, to jesteśmy jednocześnie zobligowani do zajęcia się tym szczególnym rozdziałem naszej historii. Jestem pewien, że był to jeden z tematów, nad którym pochylili się uczniowie liceum im. Zbigniewa Herberta z Trzebiatowa oraz uczniowie szkoły im. Joanny Lent z Berlina. W styczniu odbyło się w Berlinie pierwsze spotkanie tych grup młodzieży zorganizowane przez nasz związek, Niemiecki Związek Opieki nad Romami Wojennymi. A w pierwszych dniach marca grupy te spotkały się po raz kolejny w naszym ośrodku spotkań młodzieżowych w Golmy na wyspie Puznań. Tematem tych spotkań była wspólna pamięć o tragicznych wydarzeniach nad jeziorem Campersee sprzed 70 laty. A co uczniowie mają do powiedzenia na ten temat, to możemy obejrzeć dzisiaj podczas prezentacji. Ich möchte hier nicht unerwähnt lassen, dass es diese Schülerbegegnungen durch die in Potsdam ansässige Friedrich-Christian-Dick-Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz gefördert und letztendlich erst ermöglicht wurde. Dieser Stiftung gilt mein herzlicher Dank. Chciałbym również wspomnieć, że spotkanie uczniów było możliwe dzięki wsparciu Potsdamskiej Fundacji imienia Friedricha Christiana Flicka wrogości wobec cudzoziemców, przeciwko rasizmowi i nietolerancji. Za tą pomoc i za to wsparcie przedstawicielom Fundacji serdecznie dziękuję. Die meisten Opfer der Kriege sind Zivilisten, Kinder und Kinder sind an Kriegen völlig unschuldig und dennoch besonders gefährdet. So ist bei UNICEF nachzulesen. Und dort heißt es weiter, 2 Millionen Kinder starben in den Kriegen der letzten 10 Jahre. 6 Millionen erlitten schwerste Verletzungen.